Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w codziennym programie Nowego Dziennika NDTV. Dzisiaj to dosyć niecodzienny program, ponieważ gościmy dzisiaj 5 pań w naszym studio, z których każdy zajmuje się czymś innym. Powiedzcie, jak macie na imię, czym się zajmujecie tak pokrótce? Delfina Kozimor, firma cateringowa Better Bake CEO. Ela Wolska-Wojda, fotograf. Eliza Woźnica, kosmetolog, właściciel i spa. W studiu mamy też panią Anię, wizażystkę, oraz Ewę, stylistkę włosów. Powiedzcie, co was łączy. Każda z was robi coś innego, ale jest jakiś wspólny element. Połączyła nas grupa Wedding Concierge NYC oraz wspólni klienci, nasza wspólna praca oraz zapotrzebowanie na rynku na usługę kompleksową w dziedzinie ślubów, czyli tak naprawdę połączyły nas śluby. Z dziewczynami znamy się od dłuższego czasu, wspólnie ze sobą współpracowałyśmy już od dłuższego czasu, ale od 2014 roku, a dokładnie od stycznia, zdecydowałyśmy się wspólnie działać pod grupą Wedding Concierge NYC. To może teraz dowiedzmy się w szczegółach, czym każda z was się zajmuje w tych osobnych swoich firmach, ale razem pod nazwą Wedding Concierge NYC. Better Bake CO jest to firma cateringowa, która specjalizuje się w pieczeniu tortów i cupcake'ów na indywidualne życzenie klienta. Oprócz tego, że dekorujemy torty tak, jak klient sobie tego życzy, charakteryzujemy się tym, że używamy lepszych składników, naturalnych składników, które kupujemy na farmach w Pensylwanii i w New Jersey, oraz bazujemy na przepisach polskich i francuskich. Także używamy mniej cukru, nasze torty i cupcake'i są delikatne, przez to bardzo popularne wśród Polonii. No i my będziemy mieć po programie okazję spróbować cupcake'ów, które przyniosłaś, także bardzo się z tego cieszymy, za te sample. Mam nadzieję, że będą smakować. Więc razem z mężem prowadzimy Art Photo Ela. Zajmujemy się fotografią ślubną, dziecięcą, artystyczną. Generalnie opieramy się na naszej pasji, która przerodziła się po prostu w profesję. Staramy się uchwycić te elementy ślubne, które są elementami, które zdarzają się tylko i wyłącznie raz w życiu. Kiedy ktoś mi powiedział, co daje ci taka fotografia ślubna, wtedy ja powiedziałam, to jest ten moment, którego nie można przewidzieć. Zawsze chciałam być wielkim, ambitnym fotografem, pewnie jak wiele osób, i szukałam źródła, gdzie mogłabym się wykazać i nagle okazało się, że taki ślub jest właśnie takim dniem, gdzie drugi raz tego momentu nie powtórzymy. I staramy się uchwycić każdy... Ogromna odpowiedzialność. Ogromna odpowiedzialność, niezwykłe wyzwanie. Jednak jak się już wejdzie w ten wir pracy, chłoniemy to wszystko. Także staramy się zrobić najlepszą pracę, jaką możemy. I zawsze się udaje. Dzień. Tak jest. Idealnie. Ja jestem kosmetyczką, kosmetologiem z Polski i z USA z wieloletnim stażem. Jestem właścicielką firmy i spa. Moja firma jest pionierem na rynku polonijnym, oferującym zabieg tlenowy firmy Intraceuticals, która znana jest przez wielu celebrytów. Jest to zabieg, który jest stosowany jako alternatywa do wypełniania kwasem hialuronowym. Zabieg ten powoduje, że skóra jest odżywiona, głęboko nawilżona oraz poprawia się również owal twarzy. W pracy swojej, ze współpracą z Wedding Concierge, zabieg ten łączę z Anią Świderską, z naszą wizażystką, i wykonuję ten zabieg tuż przed makijażem, dlatego że makijaż zostaje wtedy, jest bardziej trwały i aplikacja airbrush, który używa Ania, jest również łatwiejsza. Państwo przed telewizorami mieli okazję zobaczyć na ekranie fragment takiego zabiegu tlenowego, który pani Eliza wykonała na naszej modelce. Za chwilę też zobaczymy taki próbny, proszę Państwa, makijaż oraz próbne układanie włosów w wykonaniu pani Ani, wizażystki, oraz Ewy, stylistki włosów. I posłuchamy też, co mają do powiedzenia o sobie, opowiedzą też, co będą przedstawiać na naszej modelce. Ewa Berton, a moja kariera stylistki włosów zaczęła się 10 lat temu. Przyjechałam z Warszawy do Nowego Jorku
i zaczęłam pracować na Manhattanie w bardzo ekskluzywnym salonie Peter Coppola. Tam poznałam bardzo fajnych ludzi, którzy już pracowali na sesjach zdjęciowych do magazynów, do telewizji, do reklam i tak zaczęła się moja indywidualna praca stylistki. Obecnie jestem w grupie Wedding Concierge NYC. Anna Świderska, licencjowana kosmetyczka i dyplomowana wizażystka, profesjonalnie zajmuje się makijażem od 6 lat, współpracuje z klientami indywidualnymi, celebrytami, a przy sesjach zdjęciowych od 6 lat profesjonalnie kieruje wizerunkiem panien młodych razem ze współpracą Wedding Concierge NYC. Specjalizuje się w makijażu natroskowym, tak zwany airbrush makeup. Jest to makijaż, który utrzymuje się na naszej twarzy do 18 godzin. Jest on odporny na pot i łzy. Świetnie sprawdza się jako makijaż ślubny. Także panna młoda może się nie przejmować, że łzy, które będą jej leciały w dniu ślubu, rozmarzą jej makijaż. Co chwilę będziemy Państwu pokazywać postępy w naszym studio piękności, a w międzyczasie porozmawiajmy jeszcze o Wedding Concierge NYC. Powiedzcie, jak wygląda współpraca z Wami pięcioma jako Wedding Concierge NYC? Generalnie muszę podkreślić, że jest to 5 bardzo kreatywnych osób, które pracują w tym dniu bardzo zwarcie i sprężnie. Jednak cały proces odbywa się już dużo wcześniej, czyli przede wszystkim zaczynamy od rozmowy telefonicznej czy e-mail. Dlatego też założyliśmy własną stronę internetową, żeby było łatwiej nas znaleźć. Prowadzimy też własny Facebook, także jest to pierwszy stopień komunikacji. Każdy teraz sprawdza Facebook, także zapraszamy serdecznie do naszego Facebook. Natomiast po rozmowie telefonicznej umawiamy się indywidualnie na spotkanie z naszym klientem, bodajże parą, bo czasami jest to ich we dwoje. Także taka rozmowa indywidualna daje nam bardzo dużo. Możemy określić się, w jaki sposób będziemy pracować. Staramy się wysłuchać, jakie są zainteresowania, jakie są propozycje, jakie sugestie. Czasami my możemy również zasugerować czy pomóc w pewnych elementach ślubnych, bo znamy te śluby od podstaw. Jednak jest to pierwszy dzień dla tej pary i nie mają żadnego doświadczenia, więc ja zawsze mówię, powierzcie to profesjonalistom, my się tym zajmiemy. My was przygotujemy odpowiednio. Natomiast później przygotowujemy cały program, spisujemy step by step, krok po kroku. Wszystko, jak będzie się odbywało w ciągu tego dnia, tego jedynego dnia. Czyli właściwie taka para, wiem, że przed ślubem to wygląda jak ogromny proces nie do przejścia, ale zwracając się do Was, ten proces się troszeczkę może zacząć wydawać łatwiejszy. Zdecydowanie jest łatwiejszy i również w dniu ślubu widzimy stres. Ja zawsze mówię paniom młodym, to jest Wasz dzień. Wy się macie uśmiechać, Wy macie być szczęśliwy, Wy macie chłonąć ten dzień takim, jakim jest. Oddajcie nam wszystko, my się zajmiemy tymi szczegółami i te szczegóły właśnie rozpisujemy w takim programie. Czwartym elementem jest to spotkanie w domu, czyli po raz pierwszy zwitamy rodzinę, tak naprawdę Państwa młodych, a już z nimi mieliśmy wcześniej kontakt, czy podczas sesji engagement, czy podczas sesji próbnych make-up i włosów. Także jest nam już na pewno łatwiej, ten kontakt jest już przetarty. Piątym elementem jest kontynuacja pracy po ślubie, czyli zazwyczaj spada to na moje ręce. Czyli tak, drukujemy zdjęcia, przygotowujemy albumy, no i zawsze marzymy o tym szóstym momencie, czyli chrzcinach. Czyli Wedding Concierge NYC oferuje taką bardzo kompleksową usługę związaną z organizacją i oprawą tej ogromnej uroczystości, jaką jest ślub, ale co jeżeli na przykład mamy kuzyna, który nam od lat układa włosy, jesteśmy do niego przyzwyczajone, no i zaoferował, że przed ślubem również ułoży nam włosy. Mamy też sąsiadkę, która piecze przepyszne torty i cupcake'i, mimo że cupcake'i delfiny są również przepyszne, sama próbowałam. Czy możemy skorzystać z Waszych usług, ale nie z całej usługi, tylko z kawałka? Na przykład zatrudnić panią Elę z mężem i panią Elizę. Tak, jak najbardziej. Zawsze to podkreślamy, że nie ma obowiązku brania całego pakietu. Aczkolwiek widzimy, że klienci coraz częściej skłaniają się ku zatrudnieniu całej naszej piątki. Jest to nie tylko gwarancją zniżek, ale też i gwarancją, że usługa będzie przeprowadzona sprawnie, szybko. My ze sobą współpracujemy już od bardzo dawna. Znamy się, rozumiemy bez słów i wiele rzeczy potrafimy dograć i przygotować poza czasem współpracy z parą. Także dla pary jest to duże odciążenie.
Jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli zapraszamy kuzyna na ślub, ciocię, czy kogokolwiek, kto będzie wykonywał jakąś czynność podczas tego dnia ślubu, to zaprośmy go jako gościa. Będzie dajmy mu się łatwiej. Pobawić. Dajmy się tak. pobawić. Skończyły się czasy, proszę Państwa, kiedy cała rodzina pracowała nad tym ślubem, pod czym nikt tak naprawdę nie pamiętał, co się wydarzyło, bo jedni gotowali, drudzy rozwozili gości. Teraz zajmują się tym profesjonaliści, a cała rodzina powinna brać udział w uroczystości razem z Państwem tak, młodym. Dlatego mamy wedding concert. Dokładnie. Ale mówimy cały czas tutaj o ślubie. Przygotowujemy naszą modelkę w Studiu Piękności właśnie pod kątem tej uroczystości, ale co z innymi uroczystościami? Czy można się do Was zwrócić na przykład, bo wychodzimy, jesteśmy matką chrzestną, czy rodzicami dziecka, które jest chrzczone, szykujemy się do komunii. Jak to wygląda? Jak najbardziej. Organizujemy wszelakie uroczystości. Przygotowujemy również komunie, chrzciny, sesje fotograficzne, jak również wieczorki panieńskie, wieczorki piękności dla pań. Nawet miesiąc temu, bodajże w połowie lipca, zostałyśmy zaproszone na taki wieczór piękności w Hamptons. Który również organizowałyśmy. Także wracając do tego pytania, że klienci mogą tak naprawdę jakby wybrać nasz indywidualny biznes, więc tak naprawdę gama naszych usług jest bardzo szeroka, więc jak najbardziej jesteśmy otwarte na organizowanie wszelakich różnych imprez. Przygotowujemy też do profesjonalnych sesji, prawda? Na przykład z dzieckiem albo tak, młodej tudzież później. Dużo młodych dziewczyn chce teraz przygotować sobie portfolio i startować, spróbować swoich sił na profesjonalnym rynku. I również, mogą się również do Was. Jak najbardziej. Może niekoniecznie zgłosić. Do mnie, bo nie wiem, czy torty by im sprzyjały ewentualnie. Tak. Na sesji, tak. Ale jak najbardziej Delfina podbiła serca w Hamptons. A co mogłybyście poradzić przyszłej pannie młodej, jeśli chodzi o przygotowania do ślubu, jak to zacząć? A przede wszystkim, jeżeli pani młoda już decyduje się na ślub, niech nie bierze dosłownie tego dnia jako dnia, który ma być wypełniony stresem. To jest pierwsza rzecz. Ja zawsze zachęcam panie młode, aby skorzystały z usług profesjonalistów, a mianowicie zacznijmy od pracy nad swoją cerą. To jest nieodłączny element, który pokazuje się na wszystkich targach ślubnych. Czasami mamy pytanie klientów, dlaczego mamy Elizę w naszej grupie. Wtedy ja staram się wytłumaczyć, jeżeli zadbamy o swoją cerę dużo wcześniej, tak, na pewno zaoszczędzi mi pracy to mnie, zaoszczędzi to pracy Ani, no i ta osoba będzie się czuła dużo pewniej przed obiektywem. My możemy dużo popracować. Nieodłączną częścią ślubu jest make-up. Czyli makijaż, to w jaki sposób będziemy wyglądać, także zachęcamy do sesji próbnej. Tak samo włosy, trzeba o to bardzo zadbać. Często osoby też pytają się mnie, czy ja mogłabym zrobić coś w Photoshopie, żeby je wyszczuplić. Panie młode mają na to troszeczkę czasu, żeby nawet wybrać się na gym. Także warto poćwiczyć, warto przygotować swoje ciało do tego, aby się w nim czuć dobrze. Nie tylko, aby nam ułatwić pracę, ale sobie. To jest ten jeden, jedyny dzień, można dużo zrobić. Także ten pierwszy kontakt jest zawsze dobry. Ja zawsze zachęcam do skorzystania z sesji zaręczynowej. Czyli przełamujemy pierwszą barierę. Ania wykonuje make-up, Ewa wykonuje włosy, Eliza przygotowuje skórę. Tak, wszystko możemy to wykonać dużo wcześniej i ten pierwszy krok jest po prostu już za nami, prawda? Już jesteśmy bardziej jako przyjaciele, niżeli jako firma, która przychodzi do klienta. Nie, jesteśmy już przyjaciółmi, pracujemy. I co ważne, ja myślę, dla panny młodej, i dla pana młodego już nie ma tego stresu, że dokładnie. Czy to wszystko wyjdzie dobrze, czy zatrudniliśmy tak. właściwe osoby dokładnie. Do tego ważnego momentu, prawda? Tak. Ja bardzo lubię też, jak Delfina jest z nami, pod tym względem, że Delfina wyczuwa, w jaki sposób ma też wyglądać tort. Jeżeli pani młoda już zaczyna rozmawiać o sali, o tym, czy w jaki lubi styl swojego ślubu, wtedy Delfina sugeruje, jak ma wyglądać tort. Zaczyna się od tego, że w nowoczesnych trendach tort jest nie tylko tortem, ale dekoracją, która pasuje do dekoracji wesela. I wtedy, kiedy już Państwo młodzi wiedzą, jak będzie wyglądało ich przyjęcie, jaka będzie sukienka, jakie będą kolory, jaki styl nadadzą swojemu wyjątkowemu dniu, wtedy zaczyna się moja praca nad tortem. Ja ze swojej strony chciałam jeszcze tylko dodać, aby klientki na zabiegi kosmetyczne zgłaszały się
tak 3 do 6 miesięcy wcześniej. Także ja mogę indywidualnie opracować z klientką program specjalnie dostosowany dla niej. Ja również proponuję, oferuję swoim klientom darmowe konsultacje, podczas których rozmawiam z klientem, ustalam program, klient czy klientka przynoszą swoje kosmetyki, którymi pielęgnują skórę, a także jesteśmy w stanie razem osiągnąć sukces końcowy. I jeszcze chciałam dodać a propos opalania, bo zdarzało nam się wielokrotnie, że nasze klientki opalały się na przykład dzień czy dwa dni przed ślubem i skóra była podrażniona, zaczerwieniona, więc jeżeli muszą, ja nie jestem zwolenniczką, ale jeżeli muszą iść do solarium, to minimum tydzień wcześniej, żeby ewentualnie, jeżeli się coś stanie, żebyśmy, czy ja, czy Ania make-upem, żebyśmy mogły coś pomóc i zaradzić. Posłuchajmy jeszcze rad Ewy i Ani na temat makijażu i włosów. Kiedy klientka dzwoni do mnie w celu umówienia się na makijaż ślubny, zawsze pada pytanie odnośnie makijażu próbnego. Oczywiście moja zawsze odpowiedź jest jedna, tak robimy oczywiście, dlatego że jest to świetna okazja, aby się poznać, wypróbować, w czym nam będzie najlepiej. Możemy zrobić tyle różnych wersji, ile tak naprawdę klientka potrzebuje. Czy będą to czerwone usta, czy będą to różowe, czy stawiamy na podkreślone oczy, czy na podkreślone usta, czy robimy smokey eyes, czy po prostu wiele wersji, w czym nam będzie najlepiej, aby wszystko stanowiło jedną wielką całość, ponieważ makijaż musi współgrać z włosami, z sukienką i z całością po prostu wyglądu, a o włosach może więcej powie Ewa. A z mojej strony wygląda to tak, że ja zawsze proponuję pani młodej przynieść, pooglądać różne ślubne magazyny, a zobaczyć, co jej się podoba, w czym uważa, że je wygląda najlepiej i wtedy na próbnym makijażu i próbnej, na wizycie próbnego makijażu i próbnej fryzury staramy się wszystko razem to za Anią zgrać razem. Zawsze chcę zobaczyć, jakie panna młoda ma swoje naturalne włosy, więc doradzam jej, żeby przyszła ze świeżo umytymi włosami, żeby mogła zobaczyć, jakie ma naturalne włosy, czy się kręcą, czy są proste, jaki ma rodzaj włosów. I wtedy jest mi łatwiej doradzić jej fryzurę ślubną. Proszę Państwa, nadszedł teraz ten wielki moment. Zobaczymy efekt intensywnej pracy, która odbywała się w czasie tego programu w naszym Studiu Piękności. Nasz czas niestety już dobiega końca. Na pewno wielu z naszych telewidzów ma pytania do pań, bo nie jest sposób w ciągu tych kilkunastu minut opowiedzieć o wszystkim, co robicie, tym bardziej, że macie tak ogromnie kompleksowe usługi oferujecie. Wiem, że postaracie się być przez godzinę pod telefonem i przez godzinę po tym programie można dzwonić do Was ze wszelkimi pytaniami. I jaki to jest numer? 888-77-44-885 lub można również wejść na naszą stronę internetową www.weddingconciergenyc.com lub znaleźć nas na Facebooku facebook.com/weddingconciergenyc. Serdecznie dziękuję Paniom za udział w naszym programie. Dziękujemy bardzo.